Drodzy siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, mam świadomość, że przychodzą tutaj osoby tak głęboko zaangażowane, zatroskane o wspólnotę życia parafialnego, kościelnego, ale także i ojczyźnianego. Wyrażacie przecież miłość do ojczyzny przez troskę o rodzinę, odczuwając i przeżywając zapewne głęboko w swoim sercu te słowa, które towarzyszą tegorocznemu odpustowi, o czym ksiądz dziekan wspomniał na początku. Wołamy: Maryjo, wspieraj ojczyznę, rodziny i nas samych. Maryjo, strzeż nas przed zagrożeniami moralnymi. Mówimy, że przyprowadziła nas tutaj miłość do naszego Pana, do naszego Zbawcy, który pragnie ocalić każdego z nas i wszystkich w naszej ojczyźnie i na świecie. Przychodzimy do Matki Bożej Bolesnej, aby jej zawierzyć to, co stanowi naszą codzienność, nasze życie, nasze rodziny, nasze wspólnoty, prosić ją o opiekę. Ksiądz dziekan zaznaczył, jak bardzo poruszyły nas te trudne wydarzenia, kryzys pandemii. My nie ustajemy wciąż w tej modlitwie o jej przezwyciężenie, o zażegnanie tego kryzysu, jaki dotyka życia ekonomicznego, ale także i duchowego. A w dzisiejszym czytaniu w Słowie Bożym odnajdujemy zachętę: Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. Także i te powinności, które podjęliśmy jako ci, którzy może organizują pracę innym, poszukują tej pracy, zaangażowani jesteśmy w różne wspólnoty, byśmy nie zniechęcali się. Ale przychodzimy też tutaj pytać o rozwiązania tych naszych problemów. A że nie wszystko od razu człowiek wie, z wielką mocą przychodzimy, by prosić o światło Ducha Świętego, byśmy te nasze problemy potrafili rozwiązywać. O dobry pomysł prosimy na dziś, na jutro. Tutaj pięknie, codziennie wybrzmiewa modlitwa prymasa Wyszyńskiego. I tak jak on, chcemy być narzędziem w rękach Maryi. Tak pięknie w sercach zapadły nam te słowa. I wiem, że przyświeca wam tak bardzo mocno to polskie zawołanie: Bóg, honor, ojczyzna. I za Marią Konopnicką i my śpiewamy, że twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg. I mamy w pamięci postać papieża Franciszka, który zawierza Jezusowi Ukrzyżowanemu i Matce Bożej na placu świętego Piotra, pustym placu, świat cały, który myślał, że już o wszystkim wie, wszystkiego jest pewny, że wszystko potrafi, a jednak było inaczej. Mamy w oczach także postać naszego biskupa Andrzeja, naszego ordynariusza, rodaka limanowskiego, który przed pietą bolesnej Pani w katedrze tarnowskiej nas samych, całą diecezję, nasze rodziny zawierzał Maryi. Zapewne wielu z nas uczestniczyło w rozpoczęciu tego odpostu i przeżywaliśmy te głębokie słowa komentarza biskupa Grzegorza, który omawiał dzisiejszą Ewangelię. I my czujemy się też dzisiaj zabrani pod krzyż, gdzie dokonało się nasze zbawienie. I tam również i my dziś, i w czasie każdej Eucharystii chcemy słyszeć te słowa skierowane do Jana, ale traktujemy je jako skierowane do każdego z nas. Synu, córko, oto matka Twoja. Oto i teraz uobecnia się nasze zbawienie. I dziś
myślimy o mocy testamentu, który płynie z krzyża. I uczymy się z historii i pytamy o dziś, czy i my jesteśmy dzisiaj wierni, jak byli przodkowie nasi, wierni krzyżowi i tej mocy, którą otrzymywali spod krzyża. Zmarły w grudniu ubiegłego roku uczestnik powstania warszawskiego, już sędziwy, Henryk Troszczyński, który pewnie przeszedł przez wszystkie możliwe, tragiczne sytuacje powstania warszawskiego, a na koniec opowiadał: staliśmy pod ołowianym deszczem. Akurat tu, gdzie odsunąłem głowę, kilka kul trafiło w mur. Ściana była mokra od krwi, można było się do niej przylepić. Wtedy usłyszałem: nie strzelać, to go ocaliło. I on, tak doświadczony, zapytany, co w życiu jest najważniejsze, odpowiedział: kochać ojczyznę, służyć jej, uczyć się i nosić przy sobie 10 przykazań Bożych. Tam jest wszystko zawarte. O mocy testamentu spod krzyża uczymy się dziś, wspominając chociażby to wyjątkowe wydarzenie cudu nad Wisłą w setną rocznicę. Wszak święty nasz rodak Jan Paweł II był wdzięczny tamtemu pokoleniu. Nosił wdzięczność w swoim sercu, wypowiadał to bardzo często. I my dziś chcemy od tamtego pokolenia również się uczyć, gdy stawiamy sobie pytania, nieraz bezradności. Co będzie? Obserwując sytuację, o której wspominał ksiądz dziekan na początku, którą przeżywamy, która nas dotyka. I oto, przeglądając historię tamtych wydarzeń, czytamy wspomnienia w niedzielę przed uroczystością wniebowzięcia Matki Bożej. Warszawa stanęła w wielkiej modlitwie, zresztą już od dawna trwającej. Była nowenna do Matki Bożej o ocalenie Polski. Msza święta na Placu Zamkowym, procesje z obrazem Matki Bożej Łaskawej, która jest patronką stolicy, przy relikwiach świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, Władysława Zgierniowa, patrona Warszawy. I było widać, jak kościoły były pełne, pełne także modlitwy mężczyzn, kobiet i dzieci. Niekiedy ktoś leżał nawet krzyżem, aby wyprosić ratunek dla ojczyzny. I widział to także późniejszy papież, nuncjusz na owe dni Achilles Ratti, Pius XI. W jednej z najcięższych chwil historii Polski ujawniło się w pełni działanie Bożej opatrzności. Wspominają, nie ulega wątpliwości, że to Matka Boża łaskawa zwyciężyła bolszewickich najeźdźców. Niedawno biskup Depo w czasie apelu jasnogórskiego, wspominając godzinę tamtego wydarzenia, w rocznicę dokładnie, mówił: to wielki wysiłek polskiego żołnierza, to kunszt dowódców polskich, ale to także wielki dar łaski. Nie możemy o tym zapomnieć, o tym duchowym zwycięstwie przez Maryję. Pamiętamy, jak biskupi polscy pisali list, także i do papieża, prosząc go, by modlił się i cały świat zachęcił do modlitwy. I papież na owe dni, Benedykt XV, taką prośbę wobec całego świata wyraził, a jeden z dziennikarzy komunistycznego włoskiego pisma napisał: papież ma problem, bo cóż znaczy różaniec, ba, różańcy całego świata wobec 3-milionowej armii czerwonej pod Warszawą. Ciekawe, czy stać go było na komentarz po zwycięstwie Polski, że różaniec okazał się jednak mocniejszy? O mocy testamentu z krzyża dziś i my dajemy świadectwo, zgromadzeni przez te dni odpustowe u stóp Matki Bożej Bolesnej. A Warszawa w rocznicę także. Była procesja wokół murów Starówki,
a arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił buławę hetmańską przekazaną przez prezydenta, ufundowaną dla tego znaku Matki Bożej Łaskawej. Wspominając jeszcze tamto wydarzenie sprzed 100 lat i księdza Ignacego Skorupkę, który porwał młodzież do walki, by bronić ojczyzny, mówił tak: czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale niedługo, bo 15, w Dzień Naszej Królowej, losy odwrócą się w naszą stronę. My dziś te słowa chcemy i teraz słyszeć. One i są do naszych serc skierowane. Dlatego z ufnością tu przychodzimy, by Tobie, Matko, o naszej teraźniejszości mówić i ją zawierzać. I tych, którzy stanowią to współczesne pokolenie Polaków. Wtedy bolszewiccy jeńcy przecież mówili, że nad Warszawą widzieli postać niewiasty, od której odbijały się ich kule i wybuchały nad ich głowami. A czyż nie rzeczy podobne mówi się o Limanowej? Że także i tu uczyniła podobny znak i ocaliła to miasto i ten kościół na owe dni w budowie? Może ta wiara dziś w moc krzyża bywa ukryta i trzeba ją wydobyć, by była nadzieją na nasze zmagania, na nasze decyzje, na nasz trud i radość. Ojciec Stempor, kapelan Dywizjonu 303, opowiedział, w jaki sposób stał się przyjacielem i powiernikiem żołnierzy polskich. Obecność kapłana pośród nich na lotnisku nie była traktowana jako wyraz zapowiedzi szczęścia, wręcz przeciwnie, musiał zyskać ich zaufanie. Bardzo często razem z nimi pracował, wyposażał, przygotowywał maszyny do lotu i wspomina, że modna była taka buńczuczność wśród tych młodzieńców poza kawaleryjskiej fantazji, pogardzanie śmiercią, ale pod tą, jak wspomina, fanfaronadą kryła się głęboka refleksja religijna. Któregoś dnia podszedł do jednego z pilotów, którego nazwał szczęściarzem, bo po raz trzeci wyszedł cało z rozbitej maszyny. Po raz trzeci los mu sprzyjał. Pogratulowałem mu trzykrotnego szczęścia. W milczeniu zaprowadził mnie do swojego samolotu. W kabinie między zegarami na desce rozdzielczej ujrzałem mały obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, a on powiedział: to nieszczęście, to opieka Matki Bożej uchroniła mnie od śmierci. Czyli dla nas ta moc testamentu z krzyża przemawia. Święty Paweł nam podpowie: a co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. A my dziś boleśnie przeżywamy tę rzeczywistość współczesną, która nas niemalże zaskoczyła. To odpychanie krzyża tak wielu serc. Zdajemy sobie sprawę, że sercami wielu Polaków targają dziś pytania dotyczące obecności krzyża i Chrystusa w naszym życiu codziennym. I obserwujemy te liczne profanacje i bluźnierstwa. Jakimś symbolem tego jest i chociażby przygotowana reklama Polski, ukazująca piękne miejsca, również i Zakopane, również i Giewont, ale z Giewontu wymazano krzyż. To znak tego, co w sercu wielu Polaków się dzieje. I dziś przynosimy Tobie, Matko, ten ból, tę troskę i
modlimy się do Ciebie, zawierzając także i wrogów Kościoła Świętego, nieprzyjaciół Twoich, bo chcemy ich także objąć modlitwą i chcemy ich ocalenia. A tutaj, w tym miejscu, jak nieustannie, właściwie codziennie ksiądz dziekan przypomina, że w sposób szczególny brzmią słowa świętego Jana Pawła II. W sposób szczególny tutaj jesteśmy powołani, zobowiązani, by te słowa na nowo odczytywać. To one nam tak wyraźnie brzmią w uszach. Nie wstydźcie się krzyża. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w naszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Niech przypomina on o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Przecież to znak największej miłości, największego zaangażowania dla człowieka i również umocnienie każdego z nas. My to odczuwamy i boli nas, kiedy ten znak krzyża przez wielu jest zaniedbywany, lekceważony, odrzucany. W jakiś sposób kardynał Robert Sarach, dziś tak często przywoływany i tak wiele razy się wypowiadający bardzo trafnie i umacniający nas, tak ocenia tę sytuację. Dziś sterują nami potęgi finansowe i medialne. W praktyce to właśnie te siły rządzą światem. Dyktują, co człowiek ma robić, w co ma wierzyć. Media interpretują nawet to, co mówi papież i czego naucza Kościół. Interpretacją tego wszystkiego nie zajmują się już teolodzy, ale media, a my bezmyślnie pozwalamy, by nami sterowano. Dlatego przeżywamy także i mocno słowa, które są w naszej obronie, obronie tego, co jest znakiem miłości samego Boga do człowieka. Arcybiskup Krakowa niedawno mówił: nie depczcie przeszłości naszych ołtarzy. Raz jeszcze proszę tych wszystkich, którzy w imię antychrześcijańskich ideologii chcą zburzyć ten ład duchowy naszej ojczyzny, ład z trudem i poświęceniem budowany od chrztu Mieszka. Uszanujcie nas w imię prawdziwej tolerancji, w imię uznania tego, kim jesteśmy jako polski naród, w imię tego klucza, by zrozumieć nasze dzieje, klucza, którym jest Jezus Chrystus. Uszanujcie nas. Mamy do tego święte prawo. I mówił też, jak zrozumieć postawę ojca Maksymiliana w Oświęcimiu bez tego właśnie klucza. I tyle historycznych postaci, które działały z pobudek wielkiej miłości płynącej z krzyża. A niedawno w Zawadzie, w setną rocznicę koronacji tamtejszego obrazu, przypomniał, że obok tych koron, które zdobią skronie Maryi, to my mamy być życiem naszym, jej najpiękniejszą koroną. I dziś przynosimy Ci, Matko, te nasze codzienne sprawy i utrudzenie, i pytania, i wątpliwości, i zmagania, i troskę. Po to, aby z Tobą podejmować codzienność, byśmy stawali się Twoją koroną. Dziś, zapatrzeni w ten testament płynący z krzyża, widzimy, że jest dla nas teraz także nadzieja. Bardzo ciekawe jest wspomnienie prymasa Wyszyńskiego, który po upadku powstania posługiwał chorym. Biegał od jednego do drugiego łóżka, do rannych, wołających na niego. I do podwarszawskiego szpitala także przyszli oficerowie niemieccy, lekarze. I ze zdziwieniem odebrał ich wołanie i postawę. Ciągli go za rękaw, kazali patrzeć na jakąś fotografię. Na tej fotografii
był wizerunek dźwigającego krzyż Chrystusa spod kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Przetrwał całą wojnę, dopiero wtedy pod koniec wysadzony ładunkiem niemieckim. Tak na fotografii ułożył się. Mówią mu, patrz, zobacz, zobacz, przylunij się. I cóż widzi? Dłoń Chrystusa była skierowana w kierunku kościoła i niezniszczonego napisu, który widnieje na frontonie bazyliki. Sursum corda. I oni pokazują i sami mówią, sursum corda. Nie rozumiał, czego od niego chcą, co mu chcą powiedzieć. I powiedzieli po niemiecku, jeszcze Polska nie zginęła, bo sursum corda jest nadzieja, która płynie z tego krzyża, z tej wielkiej mocy miłości. I mówił prymas Wyszyński, nie spodziewałem się, że od tych ludzi, którzy najechali nasz kraj, usłyszę słowa nadziei. Niedługo się wynieśli, wkrótce przyszła wolność. A dziś pytamy, co robić, aby to sursum corda było naszą własnością, by ta nadzieja i nas umocniła. Trudno dać receptę. Pytamy z wielką mocą o światło Ducha Świętego, jak w konkretnych sytuacjach zadziałać. Jakąś podpowiedzią zapewne jest postawa mężczyzn, którzy gromadzą się w męskim różańcu. Coraz częściej jest tych wspólnot, coraz więcej tych wspólnot w różnych miastach Polski. A przyszli do jednego z kapłanów naszej diecezji w Warszawie i pytają, co robić, jak reagować, bo pewne rzeczy ich bolały. I mówi, weźcie obraz, duży obraz Matki Bożej Łaskawej, chodźcie od parafii do parafii i módlcie się na różańcu. Pytajcie proboszcza, czy możecie poprowadzić modlitwę chociażby pierwszą sobotę miesiąca. Tak jak my cieszymy się tym różańcem na Limanowskim Rynku i tak wiele osób wyciąga go, by wołać do Matki Bożej. I oni mówią, przywołując słowa Łucji z Fatimy, które zapisała, przekazane jej przez Matkę Bożą. Miej współczucie sercem Twojej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż je na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te cierpienia powyciągał, te ciernie powyciągał. I mówią, przyszliśmy, by wynagradzać naszej Matce za bluźnierstwa i zniewagi, jakich doznaje ona, zwłaszcza na ziemi polskiej. Nasz oręż to różaniec. Tak mówił też święty Maksymilian Maria Kolbe. Gdy brał różaniec do ręki, mówił, idę strzelać do szatana. To najskuteczniejsza broń w rękach prawdziwych mężczyzn nabiera ogromnej mocy. To zapewne jakaś szczególna moc. I dla nas także umocnienie, że dobrą drogą idziemy, trzymając w ręku różaniec, podejmując go w różnych sytuacjach, a zwłaszcza w te wyjątkowe pierwsze soboty miesiąca. I słyszą też od swojego duchowego przewodnika, bądźcie prorokami w swoich rodzinach, w pracy, w swoich środowiskach. Te słowa i my dziś chcemy przyjąć do siebie. I dodaje ten duchowy przewodnik, nawet jakbyście mieli być wyśmiani i przyszłoby wam za to drogo zapłacić. Musimy być i na to gotowi i do tego przygotowani. A Matka Boża jest przywódcą, tą przywódczynią tego ruchu. To są ludzie także słabi, którzy też mają swoje problemy. Wielu z nich walczy o swoje małżeństwa. Wychodzi z nałogów, zwyczajni ludzie, mocni tą przyjaźnią, bliskością z Maryją, którą podkreślają. To jest osoba, do której się zwracamy z naszymi potrzebami, jako do przyjaciółki, która nas słyszy, której zawierzamy codzienność. Nie możemy
tak jak w życiu międzyludzkim, telefonować do siebie, ale gdy prosimy, ona nas słyszy i rozumie, tak jak ona z kolei prosi nas, a my jej odpowiadamy, podejmując modlitwę za rodziny, za kapłanów, za osoby, które są z daleka od Boga, za ojczyznę, podejmujemy pokutę, o którą prosi, i ten właśnie różaniec. Historia Polski przypomina, że nie brakowało tutaj takich osób, które oddawały życie w imię tej miłości Jezusa ukrzyżowanego, aby nasza ojczyzna była wolna, aby kolejne pokolenia cieszyły się swobodą. A dziś my musimy pamiętać, że godność nasza budowana jest na testamencie spod krzyża. Są tutaj jubilaci obecni pod sztandarem Akcji Katolickiej. Pewnie pamiętacie, że 8 września w sposób szczególny przeżywaliśmy w parafiach ten jubileusz odradzającej się Akcji Katolickiej. 25 lat reaktywacji przez arcybiskupa Życińskiego. Patrząc na was i na wszystkich tu obecnych, zgromadzonych w różnych wspólnotach, zespołach, trzeba zauważyć i podziękować wam za te liczne posługi i świadectwa, zaangażowania, można je nazwać, misyjne, charytatywne, naukowe. Przecież podejmujecie także studium, aby pogłębić swoją wiarę, by nie była płytką, by umieć zaświadczyć wobec naszych bliźnich. W dobie pandemii podejmowaliście tak wiele działań, odpowiadając na apele, chociażby to, co było w Domu Opieki Społecznej w Bochni, gdzie Akcja Katolicka odpowiedziała pierwsza, a z nią inni, by zaradzić potrzebom, sprzęt, wyposażenie, by zapewnić bezpieczeństwo tam pracującym. Wielu także poszło, jak chociażby nasza siostra zakrystianka z Męciny, aby posługiwać w Domu Społecznej Opieki w Stalowej Woli. Inni zaś w innych domach, czy też pieniężnie wspieraliście. To chcemy dziś widzieć i za to dzieło wielkie wam podziękować. To jest to wyjątkowe świadectwo. Nieraz może żartem nawet pytaliśmy, a gdzie są ci, co tak mocno krzyczą na ulicy przeciwko krzyżowi? Może zaproponowali, że zaangażują się w takim czy innym domu opieki społecznej? Posłużą. Jakoś brakowało takiego zaangażowania. Prezydenci miast dzwonili po wspólnotach zaangażowanych przy parafiach, po domach zakonnych. I ta odpowiedź była. Dlatego dzisiaj pozwólcie, że na zakończenie, aby prosić o umocnienie nas wszystkich w tym naszym apostołowaniu, w naszych działaniach, dobrych pomysłach, wypowiem te słowa modlitwą z zawierzenia Akcji Katolickiej, wypowiedzianymi w czasie Święta Narodzenia Matki Bożej. A w najbliższą niedzielę, w najbliższą sobotę w skali diecezji będzie to wielkie dziękczynienie, ale trzeba, abyście tu pozostali w Limanowej, bo tutaj jest wyjątkowa potrzeba, aby być, aby się modlić, aby zaświadczać. Spraw, Matko, aby wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii Świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym,
aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko, tak pracować, by Chrystus stał się dla niewierzących światłem, dla grzesznych nawróceniem, dla zagubionych drogą, dla poszukujących prawdą i życiem, dla dobrych umocnieniem. I tą znaną pieśnią maryjną modlimy się: weź swą opiekę nasz Kościół Święty i kraj nasz cały i lud Twój wierny. Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny, którego przez Twe serce dołagamy. Amen.